Tablice prawdy na przystankach autobusowych w metropolii. Ponad 460 świetlnych słupów z rzeczywistą porą przyjazdu już wkrótce staną na terenie wszystkich miast należących do KZK GOB oraz w Tychach. Rozszerzenie systemu trwać będzie 21 miesięcy i kosztować blisko 37 milionów złotych. 3/4 tej kwoty finansowane ze środków unijnych. Projekt zakończy się w maju 2020. W starym projekcie, który realizowaliśmy parę lat temu, było 77 tablic, tak jakby na próbę, w całym regionie KZK GOB, więc tego nie było wiele. Kilka w Katowicach, kilka w Bytomiu, kilka w Zabrzu. To było dużo za mało. Teraz jest 462 tablice, łącznie z Tychami i z Bieruniem, więc to już jest przestrzeń całej metropolii na wszystkich rodzajach transportu, czyli i tramwajowym, i autobusowym, i trolejbusowym. Pierwsze urządzenia zaczną się pojawiać na ulicach sukcesywnie. Myślę, że po pierwszych 6-8 miesiącach już zacznie się taki etap widoczny. System będzie działał w czasie rzeczywistym. Takie na pewno jest jego założenie. Do zobaczenia.